1/3 uczniów wykazuje specjalne potrzeby edukacyjne z różnych powodów, np. niepełnosprawności, trudności w uczeniu się lub zachowaniu. Dlatego często są wyłączani z grupy. W edukacji włączającej każde dziecko jest ważne i ma prawo do nauki w szkole. Temu służą zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ten model sprawdza się w wielu krajach Unii Europejskiej, a także w wielu przedszkolach i szkołach w Polsce. Sprawdź, czym jest edukacja włączająca. Włączeni w edukację. Wspólnie tworzymy dobrą szkołę.